Przyjaciele, mam takie świadectwo. Z... Niedawno byłam w Niemczech na takiej apostolsko-proroczej konferencji. W sumie ktoś, ten prorok taki z Norwegii, co kiedyś tutaj był, tam nominował mnie, żeby tam pojechać, jakby reprezentować Polskę. <laughs> I... To było bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego że było tam bardzo dużo różnych ludzi. Różnych, niektórzy ludzie prowadzili kościoły, niektórzy ludzie byli w takich służbach, na przykład ewangelizacja uliczna, niektórzy ludzie byli no, w różnych służbach. I stało się coś ciekawego, dlatego że nawet ten prorok powiedział do mnie, że zaprosił mnie po to, żeby oni zobaczyli, jaka ja jestem inna. To on po to mnie tam wystawił, żeby oni mnie obserwowali. I to było bardzo ciekawe, bo oni właśnie nie wiedzieli, jak, jak, jak mnie określić. Ja w ogóle jak tam byłam, to czułam takie namaszczenie, takie lśniące, jakby bardzo silne. Po prostu tak się właśnie coś takie namaszczenie się podnosiło i. To było bardzo ciekawe, jak ci ludzie właśnie reagowali na mnie, bo jedni to po prostu obserwowali mnie, tak, i tak właśnie nie wiedzieli, jak mnie określić. Inni przychodzili do mnie i właśnie mi mówili, nie wiadomo, jak cię określić, bo jesteś taka inna niż wszyscy tutaj. Inna jesteś w sensie, że oni byli tacy jakby wyciszeni tą religijnością że mówili takie rzeczy, że będziemy tutaj patrzeć, co tam Jezus chce zrobić. No ja tak czekałam na to, co ten Jezus chce zrobić. Nie było jakichś kon konkluzji do tego. <grym> I um, przyszła do mnie właśnie jedna taka kobieta, taka prorokini, i ona mówi właśnie, że właśnie ludzie na ciebie tak patrzą, że jesteś taka kaczka, że to namaszczenie tak jak woda leci, a, a nie można w ogóle tego określić, co się tam dzieje. A przyszła inna kobieta, która mówi: wow, w ogóle pobłogosław mnie. Ale byli inni ludzie, szczególnie taki jeden lider, co, no bo ci liderzy tam wychodzili i mówili różne rzeczy, więc ja też chciałam tam powiedzieć. I on mnie w ogóle zablokował i powiedział: nie. Później będziesz mówić, ale w międzyczasie wziął jakąś babkę, co jakiś obraz malowała i on tam wystawił z tym obrazem. <grym> Więc ja poszłam do niego. Drugi raz on mówi, a coś tam później. I w końcu ja mówię do niego: Słuchaj, jeżeli nie chcesz, żebym mówiła, to po prostu mi powiedz. On mówi: Wiesz co? Znalazłem cię na internecie. Jesteś bardzo odważna. <grym> ja mówię: O, to dlatego się boisz? <grym> on mówi: Jesteś radykalna. Wiecie co? I później, ja w ogóle odeszłam z tej rozmowy ze smutkiem, dali mi później mówić, ale ogólnie mówiąc, mi się przypominało, jak tam Artur opowiadał różne rzeczy, jak chodził na różne spotkania, właśnie tego typu i próbował jakby być głosem na tych spotkaniach. I ogólnie mówiąc, wypełnił mnie taki smutek. I poszłam do Boga i mówię, Boże, jest mi smutno, że ten lider mnie blokuje że on mi się, że mam taki opór tam i usłyszałam od Boga oni nie mają oporu do ciebie, ale do mnie. Do mnie. Więc ja mówię: "Dobrze, to się będę modlić". I później tego samego dnia w ogóle stało się coś niesamowitego, bo ten sam lider przyszedł do mnie i mówi tak: "Posłuchaj, czy możesz się o mnie pomodlić? Chcę być taki jak ty". Więc to był taki efekt w ogóle Bożego działania na, na jego perspektywę tego, gdzie on jest. Tak, że najpierw mnie zablokował, bo byłam zbyt radykalna, a później do mnie przyszedł i powiedział, chcę być taki jak ty. Ja powiedziałam amen i udzielałam mu tego ducha odwagi. Więc amen.